Szanowni Państwo, dzisiejszym naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Stanisław Jech, wieloletni członek Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Pan profesor jest związany z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, historyk, osoba badająca historię XIX wieku, historię społeczno-polityczną ziem polskich i Rosji. Interesuje się pan również aparatem władzy w Królestwie Polskim i w Rosji oraz dziejami żandarmerii. Może na początek powie nam pan, z jakiego powodu i w jakich okolicznościach zdecydował się pan na taką drogę życiową, na zajęcie się historią. W każdym z nas decyzje dojrzewają, są wypadkową wielu składników i chyba tak też było w moim przypadku. To zainteresowanie historią wiązało się z pewnymi tradycjami rodzinnymi. Nie w tym znaczeniu, że rodzice byli historykami, ale wiele przekazali mi wiedzy z historii, z własnej autopsji. I ten klimat domowy był ważnym, tak myślę z perspektywy lat, czynnikiem, który mnie ukształtował, zainteresował, pobudził. To był dość istotny impuls. Tym bardziej, że dzieje mojej rodziny były dość burzliwe. Co prawda ja wywodzę się, jak i moi rodzice, z Kieleczyzny, ale po drodze pojawiały się zupełnie odległe tereny i obszary. Moja mama przekazywała mi wiele informacji na temat życia na Wołyniu, na Kresach Wschodnich, u schyłku II Rzeczypospolitej. Ojciec gdzieś tam wynurzał swoje wspomnienia i historie z okresu II wojny światowej. Po drodze jeszcze Górny Śląsk, życie górnicze, no i te opowieści domowe, te historie, z którymi zaznajamiałem się jako dziecko, gdzieś mnie tam wciągały w ten klimat historii. W sumie najnowszej z pamięci wydobytej rodziców, a po drodze pojawiały się także te zainteresowania głębsze. Pamiętam, jak dziś kiedyś jako dziecko zachorowałem, no i to była zima. Zachęcono mnie, bym przeczytał pana Tadeusza. W tym czasie w szkole tylko fragmenty były przerabiane. Ja natomiast, mając więcej czasu, postanowiłem całość przeczytać i to w tym dobrym wydaniu Stanisława Pigonia, opatrzone wielkim wstępem, bardzo bogatym aparatem naukowym, przypisami. Właśnie wczytując się w literaturę piękną XIX wieku, dzisiaj bym powiedział, łyknąłem bakcyla, bo ta opowieść, zresztą cała XIX-wieczna literatura, jest bardzo mocno przesiąknięta historią. I ta opowieść romantyczna wprowadziła mnie w klimat XIX wieku, który tylko z biegiem lat się przede mną rozszerzał czy otwierał drzwi, bo kolejne dzieła romantyków, wieszczów narodowych tylko jeszcze bardziej przekonywały mnie, że to jest epoka, w której się najlepiej odnajduję, z którą nawiązuję jakiś język, w której się dobrze czuję. Nie tylko ta romantyczna, bo przecież pozytywistyczna literatura z epoki popowstaniowej także była dla mnie inspiracją, odnosząc się chociażby do bliskiego nam z regionem Stefana Żeromskiego. Te większe i mniejsze dzieła zawsze mnie jakoś inspirowały do zainteresowania przeszłością, historią. Także trochę przez literaturę piękną wchodziłem w historię i dzięki temu mam też troszkę takie inne spojrzenie. Próbuję dostrzegać tę historię także w szerszym wydaniu. Beletrystyka zresztą jest ważnym także źródłem historycznym dla badań tej epoki. Zainteresowały mnie Kresy Wschodnie i kontakty pana rodziny z Kresami Wschodnimi. Czy to były te okoliczności związane z II wojną światową, czy wcześniej? Tak, to schyłek II Rzeczypospolitej. Mama, jako młoda dziewczyna, wtedy podjęła pracę jako nauczycielka
w powiecie rówieńskim, w osadzie Jazłowieckiej, w Orzewie, no kilka miejscowości zmieniała, no a później jak wybuchła II wojna światowa, była naocznym świadkiem tych przemian, które się tam dokonywały. W czasie II wojny światowej udało jej się przedostać do Kielc, no i tutaj ten epizod kilkuletni z Kresami Wschodnimi się zakończył. To może przejdziemy do Pana twórczości. Zajmuje się Pan historią relacji między Polską a Rosją, właściwie bardziej między Polakami, ziemiami polskimi a Rosją. I są to badania no, wymagające dużej delikatności, nawet obserwując obecne wydarzenia, które mają miejsce. Co w tej pracy jest najtrudniejsze, jeśli chodzi o badanie relacji między ziemiami polskimi a Rosją? To zainteresowanie Kresami Wschodnimi dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku także we mnie dojrzewało. Zaczynałem od spraw zupełnie regionalnych. Pracę magisterską pisałem na poziomie analizy dziejów społeczno-politycznych powiatu pińczowskiego z początku XX wieku. Doktorską już poświęciłem guberni kieleckiej, bo też XIX wiek, czyli terytorialnie to rozszerzyłem. Habilitacja dotyczyła obrazu społeczeństwa w świetle żandarmerii rosyjskiej, carskiej policji politycznej i to był już wymiar prawie ogólnopolski, bo Królestwo Polskie było przedmiotem moich dociekań. A zapoznając się z archiwaliami, zasobami archiwów rosyjskich, głównie moskiewskich i petersburskich, coraz częściej miałem także kontakt i pogłębiała się u mnie ta świadomość, że znaczna część źródeł pomijana w naszych badaniach z różnych powodów jest niezwykle ciekawa dla penetracji tych dziejów. Pierwsze takie skojarzenie, czy taka refleksja, że dzieje ziem zabranych, tak Mochnacki określił ziemie, które po rozbiorach przypadły Rosji, chodzi głównie o te gubernie litewskie, białoruskie i ukraińskie, są mało spenetrowane. Uczęszczając na seminarium doktorskie do Instytutu Historii Akademii Nauk w Warszawie, wielokroć poruszany był problem, że to omijamy z różnych powodów. Mówię o kierownikach zakładu, w którego pracy uczestniczyłem, bo nie mamy dostępu do źródeł, bo nie możemy wiele powiedzieć, a ten dostęp był utrudniony ze względów politycznych. Wyjazd do Rosji w latach 80., na początku 90. był wielkim wydarzeniem. Reglamentowane, ale także obostrzone różnymi rodzajami wymogów. Kiedy pierwszy raz złożyłem wniosek do Ministerstwa Szkolnictwa, by mi przyznano prawo wyjazdu do archiwów rosyjskich, czekałem na to prawie rok. Strona rosyjska także musiała na to odpowiedzieć. To otrzymałem odpowiedź odmowną. Nie wiem, co było powodem, ale właśnie to był jeden z przykładów, że dostęp do archiwaliów moskiewskich, petersburskich jest utrudniony. Z biegiem lat to się zmieniło. No i dość często, bywając w Moskwie i Petersburgu, poszerzałem także zakresy swoich poszukiwań historycznych, problemowych. W czym leży ta trudność? Już na jeden element wskazałem. Z historyków XIX wieku zdarza się taki zabieg, że omijamy te obszary badań, które są trudne ze względu na zebranie źródeł. A niestety, to jest bardzo kosztochłonne wyjazdy zagraniczne, okupione wysiłkiem żmudnych prac archiwalnych. Nie tylko bariera językowa, ale także fakt, że większość dokumentacji pozostawiona jest w rękopisach rosyjskojęzycznych, a te teksty nie zawsze są tak czytelne, jakby się chciało. Nie mówiąc już o innych przeszkodach. Czasami brak odniesień do literatury, jakżeż łatwo się obracać w problemach, które gdzieś są już przebadane, mieć ten punkt odniesienia. Zaznaczyć trzeba, że te pierwsze prace poświęcone Kresom Wschodnim to były
prace historyków niepolskich, bo Daniel Bewuła, który pisał na temat guberni ukraińskich, na stałe mieszkał w Paryżu. Natomiast z biegiem lat dochodzili historycy do tego stopnia, by badać dzieje Polaków, bo o to nam chodzi, przede wszystkim losu Polaków w guberniach litewskich, białoruskich, ukraińskich w XIX wieku. Ja szczególnie skupiłem się na drugiej połowie XIX wieku, w okresie szczególnie wzmożonych represji po powstaniu styczniowym. W odbiorze także, można powiedzieć, badaczy rosyjskich zauważalna jest także pewna niechęć. To może za dużo powiedziałem, niechęć, ale każda historia ma jakiś punkt egocentryczny. Badamy to z pozycji losów Polaków, Litwini, Białorusini, Ukraińcy. Czynią to z perspektywy własnego doświadczenia narodowego. Rosjanie także, ale oni z pozycji jednak cesarstwa rosyjskiego, państwa imperialnego, które realizowało swoje bardzo wielkie plany zrusyfikowania tych ziem, wciągnięcia w orbitę wpływów. Tak, mocarstwowe. No i to się także trochę przekłada na tą historiografię współczesną. Te tęsknoty neoimperialne historyków rosyjskich, nie mówię, że wszystkich, ale w znacznej większości, także znajdują swój ślad w ich pracach naukowych. Mógłbym wspomnieć chociażby o jednym z niedawnych wydarzeń historycznych w Petersburgu. 3 lata temu podjęto inicjatywę zorganizowania wielkiej konferencji naukowej poświęconej Murawiowowi, człowiekowi, który w historiografii, i to nie polskiej, podkreślam, zyskał przydomek Wieszatiela, bo chwalił się, że on nie jest tych Murawiowów, których wieszano, to aluzja do uczestnika powstania dekabrystów, właśnie Murawiowa, którego powieszono, ale z tych Murawiowów, którzy sami wieszają. Tak Rosjanie o nim pisali. No i właśnie konferencja poświęcona Murawiowowi jako wybitnemu działaczowi politycznemu, jako człowiekowi, który wprowadzał politykę tolerancji, a sam wykazywał, ile to osób powiesił. Jak przyjechał do Wilna, to od razu wydał wyroki na księży, żeby ich powiesić dla zyskania respektu. Notabene 2 miesiące temu uczestniczyłem w bardzo ważnej uroczystości na Litwie, pochówku generała Zygmunta Sierakowskiego i księdza Antego Mackiewicza, przepraszam, Kalinowskiego, Konstantego Kalinowskiego, które to szczątki odkryto zupełnie przypadkowo podczas obsunięcia się skarpy na wzgórzu zamkowym w Wilnie. A były to ofiary egzekucji wykonanej z rozkazu Murawiowa. No i właśnie ta postać historyczna jest w perspektywie badań historycznych Rosjan teraz prezentowana jako wielki mąż stanu, jako wielki dla dziejów i zdobyczy, także imperialnej Rosji, działacz polityczny, godny uhonorowania. Cała uroczystość rozpoczęła się od nabożeństwa kościelnego w cerkwi i po kilku dniach zakończyła szeregiem referatów, które kłócą się z naszym, i nie tylko naszym, bo także litewskim, białoruskim, ogólnie historycznym przekazem na temat Wieszatiela, którego sam Herzen nazwał pijawką, która się do piersi Rosji przyczepiła, a naczelnik miasta Petersburga, notabene wnuk Suworowa, który uczestniczył w rzezi Pragi, nazwał go ludojadem. Takie miał opinie. No i dla potrzeb koniunkturalnych częściowo próbuje się teraz to weryfikować. Zatem w takich uwarunkowaniach polemiki historycznej, która nie zawsze oparta jest na dokumentacji, na rzetelnej analizie, ale na intencjach czasami politycznych, trudno współpracować, czy znaleźć dobry klimat, płaszczyznę wymiany doświadczeń, czy dyskusji opartej na merytorycznych przesłankach. A w tej konferencji uczestniczyli historycy polscy, litewscy, białoruscy?
Ta konferencja została zorganizowana przez ważną placówkę rosyjską. Kilka lat temu powstała w Petersburgu biblioteka imieniem pierwszego prezydenta Rosji Jelcyna, która ma na celu zbieranie dokumentacji, tworzenie cyfrowych zapisów różnego szeregu dokumentów upamiętniających wielkość Rosji, bo to jest główne przesłanie. Rozesłano bardzo liczne zawiadomienia, zaproszenia. Na szczęście, a może z rozsądku, wśród prelegentów nie widziałem, chociaż były takie zaproszenia, ani historyków polskich, ani litewskich. Uczestniczyli natomiast Białorusini, bo też w Mińsku część tej konferencji się odbyła. Uczestniczyli także przedstawiciele cerkwi prawosławnej, którzy z pozycji dziejów historii prawosławia na Kresach Wschodnich prezentowali swoje stanowisko. Zatem konferencja może była i zamknięta na krąg jednak historyków rosyjskich albo rosyjskojęzycznych, jeżeli włączymy także Białorusinów. Natomiast jej oprawa, 3 dni celebrowana z udziałem kilkudziesięciu historyków, kilkunastu instytucji naukowych, uniwersytetów rosyjskich, z podziałem na różne sekcje, wskazywała, że inicjatywa zorganizowana z konkretnym przesłaniem. Zaciekawił mnie ten wątek odmówienia panu wyjazdu do Rosji w celach naukowych. Czy mogę wiedzieć, kiedy to było? Który to był rok? To było zaraz po zakończeniu studiów, koniec lat 80. Co ciekawe, ja w ogóle wtedy nie zajmowałem się sprawami politycznymi, ale historią społeczną. Tu mam pracę doktorską Rzemieślnicy Guberni Kieleckiej. To była ta właśnie pierwsza praca opublikowana przeze mnie, a po kłosie badań dotyczących dziejów rzemiosła. Ponieważ nasza uczelnia, wówczas WSP, nie posiadała praw doktoryzowania, więc musiałem szukać promotora poza Kielcami. Nawiązałem kontakt z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. Tam kilka lat uczestniczyłem w zebraniach zakładów dziejów struktur społecznych, bo tak to się nazywał ten zakład, kierowany wówczas przez profesora Ryszarda Kołodziejczyka. No i wpisując się w tematykę tego zakładu, w pewnym sensie zlecono mi, a może podjąłem sam też, bo się do końca nie wzbraniałem, chociaż mnie troszkę co innego interesowało dziejami rzemiosła w Guberni Kieleckiej. No i właśnie, w Petersburgu dowiedziałem się, że znajduje się znakomite dzieło do badania tych dziejów, mianowicie ankieta z 1892 roku, imienna wszystkich rzemieślników z Guberni Kieleckiej. Taką ankietę wypełniał każdy zakład rzemieślniczy, podając tam mnóstwo ciekawych informacji. No i wiedząc o tym, chciałem aplikować o wyjazd do Petersburga, by mieć dostęp bezpośredni do tego dokumentu. Zatem sprawa, która by się wydawać mogło, wpisywała się nawet w nurt badań ówczesnej historiografii polskiej, bo struktury społeczne, klasy, no drobnomieszczaństwo to może nie tak do końca było mile widziane, bo najlepiej jakbym pisał o takich rzeczywistych, prawdziwych robotnikach klasy. No ale mimo wszystko otrzymałem odpowiedź odmowną. Dotarłem do tego źródła, ale zupełnie okrężną drogą. Profesor Elżbieta Kaczyńska z Warszawy miała jakieś ksero z tychże dokumentów zrobione przypadkowo i jakoś udało mi się także włączyć do tej pracy ten zasób źródłowy, bardzo ważny, ale w tym czasie dla mnie niedostępny. Sytuacja zmieniła się w połowie lat 90., kiedy oficjalnie otworzono archiwa rosyjskie dla badaczy polskich. To otwarcie oznaczało możliwość korzystania, natomiast procedury, jakie funkcjonowały, czy wypracowały sobie archiwa,
Mam tu na myśli przede wszystkim GARF, czyli to Państwowe Archiwum Rosyjskiej Federacji, oraz RGIA, czyli Rosyjskie Historyczne Archiwum w Petersburgu. Ilość teczek, które można zamówić, dostęp do inwentarzy, no to są osobne historie, które można przybliżać, a świadczące, ile po drodze było kłopotów, przeszkód, by pokonać takie prozaiczne sprawy, jak dostanie wreszcie teczki, którą się zamówiło albo chciał zamówić. A kiedy był Pan po raz pierwszy w Rosji? Jakie Rosja na Panu zrobiła wrażenie? Czy tego się Pan spodziewał? Dokładnie nie pamiętam, ale to był pierwsza połowa lat 90. Nie pamiętam, czy 93 może. Natomiast dla uzmysłowienia to były czasy, jeżeli nie epoka, w której telefon był jeszcze luksusem jakimś, nie mówiąc o takich zdobyczach jak telefon komórkowy, internet i inne możliwości komunikowania się bezpośredniego. Jeżeli wyjeżdżałem, a udało mi się to za sprawą uzyskanego od Komitetu Badań Naukowych grantu poświęconego drugiej pracy, to jest właśnie pokłosie tych dociekań, sytuacja polityczna Królestwa Polskiego w świetle tajnych raportów żandarmerii, czyli policji politycznej. Uzyskując dofinansowanie na tą pracę, miałem możliwość przynajmniej od strony finansowej zabezpieczyć swoje prace archiwalne. Natomiast problem zaproszenia to już było. Korzystałem tu z pomocy wielu osób. Muszę tu wymienić oczywiście profesor Olgę Morozową, u której przez kilka lat mieszkałem w Moskwie, nie mając dostępu do akademików Rosyjskiej Akademii Nauk, formalnie z którą nawiązywałem współpracę i która w tym czasie przybijała mi jeszcze do paszportu pieczątkę, że mam prawo pobytu w Moskwie. Takie to były czasy. Natomiast wyjeżdżając na miesiąc, na dwa, no to nie powiem, że jak na zsyłkę, bo to jest przesadzone. No ale ze względu na zupełne zerwanie kontaktów, możliwość skontaktowania się telefonicznego z Moskwy do Kielc, to było wyzwanie nieprzeciętne, czy wymagające wielu zabiegów i kłopotów po drodze. Zatem odcinałem się właściwie, a wraz z wyjazdem i rodzina ode mnie. Natomiast problemy różne. To były czasy także, gdzie aprowizacja funkcjonowała fatalnie i w Polsce zresztą, i w Rosji. Zabieranie wałówek nie rozwiązywało problemu na dwumiesięczny wyjazd. Natomiast szukając coś ciekawego w sklepach moskiewskich, no to też doznawałem szoku. Warunki, w których też mieszkałem, no pani profesor Morozowa, bardzo życzliwa osoba, przychylna, no ale do tej pory pamiętam takie zaprzyjaźnione zwierzątka jak prusaki, które gdzieś się dostawały po stole. W archiwach to samo zresztą. No to są te uroki albo też trudności. No i dochodzą do tego także kwestie przecierania szlaków, bo dzisiaj możemy wiele rzeczy za pośrednictwem internetu zorientować się, a gdzież leży to archiwum, jak się tam komunikacją miejską dostać, jakie spełniać należy wymagania, żeby złożyć wniosek o udostępnienie i tak dalej. Wtedy wszystko na miejscu się okazywało. Pamiętam, jak profesor świętej pamięci Góralski był chyba o rok albo dwa lata wcześniej w Moskwie, to mówił, że w tym samym archiwum, w którym ja pracowałem, to go nawet nie wpuszczono, tylko przez okienko
tylko w recepcji mu powiedziano, że tam sprawa jego będzie załatwiona. No to jest to kolejny przykład tych pierwszych trudnych kroków. Nie mówię, że byłem pionierem, chociaż ze środowiska kieleckiego to niewiele osób w tym czasie penetrowało archiwa moskiewskie i petersburskie, zatem w jakimś sensie otwierałem także dla naszego instytutu ten obszar i kierunek badań historycznych wykorzystujących źródła rosyjskie. To może teraz coś na temat Pana publikacji naukowych. Która z Pana książek wymagała od Pana najwięcej energii, pracy? Wszystkie prace na swoim etapie były dla mnie ważne. No i okupione wysiłkiem. Jest taka piękna maksyma Cypriana Kamila Norwida. Piękno jest po to, żeby zachwycało, a praca, by się zmartwychwstało. No ta praca właśnie to była ta rzecz, która mnie jakoś odnawiała. Tak jak wspomniałem, ta praca poświęcona rzemieślnikom była dla mnie także istotna, bo borykałem się z problemem. Musiałem to robić na zewnątrz, materiały zbierać gdzie indziej. Pamiętam rok tutaj, w tym budynku, być może na tym samym piętrze, spędziłem przeglądając 40 roczników gazety kieleckiej, która dla mnie była bardzo ważna. Dzisiaj dostępna w internecie, a wtedy, ale o ileż ciekawiej się czyta oryginał niż tylko mikrofisze przegląda. Zatem każda z tych prac była dla mnie istotna. Kolejna praca, która nawiązywała, to są miasteczka guberni kieleckiej. To już przy współpracy z Kieleckim Towarzystwem Naukowym, badając rzemieślników, tym tłem były miasteczka, więc stwierdziłem, że należałoby problem nieco rozszerzyć i może zwieńczyć to jakąś publikacją zwartą. Po drodze była także praca ze współpracy z Kieleckim Towarzystwem Naukowym, studia z dziejów Chęcin. To praca zbiorowa, ale ja byłem organizatorem i redaktorem tej publikacji. Niewątpliwie najtrudniej było mi oczywiście napisać pracę habilitacyjną. Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej. Dlaczego? No, sam tytuł wskazuje. Materiał źródłowy do takiego zagadnienia to przede wszystkim raporty żandarmerii, a one w 95% znajdowały się w Moskwie. Przy czym, gdyby to był zespół w miarę jednorodny i zwarty, no to można byłoby stwierdzić, że kłopot niewielki. Natomiast tych raportów było kilka tysięcy i praktycznie powinienem każdy przejrzeć, do każdego dotrzeć, zobaczyć. W początkowym zamyśle myślałem, czy zmierzałem do tego, by odtworzyć obraz tylko jednej grupy społecznej, inteligencji, która była bardzo aktywna, najważniejsza w pewnym momencie w aktywizowaniu społeczeństwa polskiego, ale jak wczytywałem się w raporty żandarmerii, w której poświęcone były osobne akapity i rozdziały poświęcone chłopom, mniejszości żydowskiej, duchowieństwu, urzędnikom, no to stwierdziłem, że dokonam takiego wycięcia, które no, nie przyniesie pożytku. Lepiej szerzej, globalnie, całościowo na to spojrzeć. No i właśnie obraz społeczeństwa. Kilka tysięcy teczek do przejrzenia. Ileż musiałem zrobić zabiegów, żeby ominąć wymóg możliwości zamówienia na jeden dzień 5 teczek, bo taki był w garfie, w jakąś tam bombonierkę czy coś i miałem 10. Jak to przeliczałem zawsze, to jeden wyjazd to mnie gdzieś owocował kilkaset teczek zrobionych, tam 600, 700. No i już sam ten fakt. Czasochłonność to jest druga, no i koszty z tym związane, ale ta praca też mnie nauczyła, czy przygotowywanie materiałów, czegoś, co jest bardzo ważne w pracy historycznej, historyka, takiej systematyczności. Ja pamiętam, no wtedy urodził mi się już pierwszy syn, miałem bardzo napięty grafik dzienny.
mogłem w momencie, kiedy w szkole czy tam w przedszkolu jest kilka godzin, a później jeszcze wieczorem kilka godzin i stwierdziłem, że jeżeli ja nie utrzymam tej systematyczności od godziny 8 do godziny 12, a później od 18 do 21, to ja nie opanuję tego materiału. No i przez kilka lat właściwie trzymałem się tak napiętego grafiku. Praca, która, no gdyby to jeszcze zamknąć poszukiwania do archiwów moskiewskich, ale i musiałem petersburskie, biblioteki rosyjskie także przejrzeć, no mnóstwo dokumentów natury legislacyjnej. No zatem trud, czas, to na pewno dla tej pracy okupiłem największy, ale też wydaje mi się, że ona była dla mnie także taką przełomową wchodzeniu w zakres źródłowy, w zakres problemowy historii Polski, tej już bardziej politycznej. Zresztą do dzisiaj pewne efekty i wyniki poszukiwań archiwalnych owocują. Bowiem to, co później się zrodziło, było pokłosiem rzeczy, które przynajmniej sondażowo udało mi się już wcześniej zobaczyć, stwierdzić, że są podstawy źródłowe do dalszych badań. Mhm. Czyli to jest praca habilitacyjna. Tak. A tu mamy jeszcze dyktaturę serca. Dyktatura serca. To jest praca na stopień profesora. Na tytuł, przepraszam, profesora. To są dzieje kariery wojskowo-urzędniczej jednego z ciekawszych dygnitarzy rosyjskich, Piotra Albedyńskiego. Wczytując się w prasę, w źródła, dość często pojawiała mi się ta sylwetka, a później jak się przekonałem, to był jeden z dygnitarzy pełniący urząd warszawskiego generała gubernatora, który we wspomnieniach Polaków zapadł w dobrej pamięci. Nie było generał gubernatorów rosyjskich, których społeczność polska dobrze oceniała, a później dobrze wspominała. Generał gubernator Albedyński zmarł w Warszawie w 1983 roku. Młodzież Uniwersytetu Warszawskiego Polska na wianku, który złożyła na grobie, napisała bardzo znamienne na szarfie napis uczciwemu człowiekowi. No i właśnie stwierdziłem, że biografia Rosjanina, w którego rękach leżała także część przynajmniej spraw polskich, o których mógł decydować, mógł kreować. Do tej pory w historiografii polskiej nie powstało żadne, no i to z przykrością muszę stwierdzić, dzieło biograficzne poświęcone dygnitarzom rosyjskim, a mamy wielkie nazwiska, Paskiewicz, epoka paskiewiczowska. Nie mamy biografii Paskiewicza w wydaniu polskich. Oczywiście powstały takie prace doktorskie czy inne, ale trzeba z przykrością przyznać, że to nie są tego formatu pełne biografie. A po powstaniu styczniowym, to już żadnej. Sam przyznam się, że przymierzam się do biografii Josifa Hurki, który był przeciwieństwem Albedyńskiego, bo dygnitarzem, z którym Polacy wiązali jak najgorsze wspomnienia i oceny. Dlaczego Albedyński? No już wspomniałem, bo jakoś to tak jak prezydent Warszawy, Sokrates, Starynkiewicz, zapadł w pamięci warszawiaków jako osoba, która troszczyła się o dobro miasta, za jego czasów rozpoczęto prace kanalizacyjne, to tak w pewnym stopniu Albedyński starał się coś ulżyć Polakom. Nie oznacza to oczywiście, że chciał zmienić politykę rusyfikacji tak dogłębnie. Nie, chciał jej nadać taki wymiar bardziej ludzki, bardziej znośny, a czasami nawet z takim lekkim zaakceptowaniem przez społeczeństwo polskie. Wcześniej pełnił on urząd generała gubernatora Prybałtyki, trzech guberni nadbałtyckich. I tak przechodził w tej karierze urzędniczej. Później został generałem gubernatorem Wileńskim, a
W 1880 mianowano go generałem gubernatorem warszawskim. Tylko 3 lata sprawował władzę, ale właśnie w tym krótkim swoim okresie urzędowania starał się wymóc bardzo ciekawe, już winnie zresztą to zaakcentował, bo chciał znieść represyjny podatek kontrybucyjny nałożony wyłącznie na ziemiaństwo polskie. Ziemianie polscy na Litwie musieli dodatkowo płacić podatek kontrybucyjny od dochodów swoich majątków. Rosjanie z tego byli zwolnieni i inni. No i tam już złożył Aleksandrowi II, carowi, petycję, by uwolniono, bo twierdził, powstanie już minęło kilkanaście lat temu, a nadal w ramach represji społeczeństwo płaci za to. To jest niesprawiedliwość państwowa. No, niestety projekt ten został odrzucony, a Albedyńskiego w tym samym roku przeniesiono z Wilna do Warszawy. Tu także zabiegał o na przykład powołanie na Uniwersytecie Warszawskim, który już był zrusyfikowany, bo to dawniej Szkoła Główna Warszawska. Zrusyfikowany był utworzenia katedry języka polskiego, żeby młodzież akademicką jakoś zachęcić Polaków także do badania dziejów literatury polskiej. Miał ambicje znieść restrykcyjne przepisy dotyczące kościoła katolickiego i duchowieństwa. No, rzeczy, które w tym czasie były czymś zupełnie innym niż jego poprzednicy, którzy myśleli tylko o tym, jak zwiększyć system represji, ucisku i tego zniewolenia. Miał zatem także w środowisku Rosjan wielkich oponentów. Słynny kurator Warszawskiego Okręgu Naukowego Apuchtin, o którym wspominał Żeromski w swoich syzyfowych pracach, to właśnie ten antagonista, który próbował torpedować poczynania Albedyńskiego. Zmierzył się zatem także z taką wewnętrzną swoją rodzimą opozycją. Odszedł w takim lekkim zapomnieniu i pogardzeniu przez Rosjan. Uważano go, że on nie działał w duchu interesów cesarstwa rosyjskiego. Nie był godny zatem upamiętnienia. Natomiast Churko, który zupełnie odmienną politykę, doczekał się tytułu feldmarszałka Rosji. Jednego z ostatnich tytułów, jakie nadano w ogóle w dziejach tego najwyższego urzędu wojskowego.